Witam! Przedstawiam amortyzator RockShox Revelation 29 Boost Charger RC. Jest to rzadko spotykana odmiana Revelationa, w której zamiast standardowego prostego Motion Control zastosowano bardziej zaawansowany tłumik Charger RC. Mimo że jest to praktycznie najprostsza odmiana Chargera, to różnica w pracy między nimi jest bardzo duża. Ten konkretny amortyzator sprzedawany był ze specem Turbo LevoComp z 2019 roku, ale na pewno był też montowany w rowerach innych firm. Dzięki lepszemu tłumikowi Revelation stał się praktycznie Pikiem Select. Jedyne co je odróżnia, ale nie dam sobie za to uciąć ręki, to aluminium użyte w koronie i goleniach górnych. W Pajku wykorzystano ponoć lepszy stop serii 7000, a w jego tańszym bracie 6000. Amortyzator jest przeznaczony do jazdy trail i enduro. Posiada golenie o średnicy 35 mm, a skok przez zmianę szaftu można ustawić w zakresie 120-160. Ten konkretny Revelation jest z 2019 roku i posiada starszą wersję sprężyny Debonair. Oczywiście można w nim zamontować najnowszą, poprawioną, na rok 2021. Charger RC posiada regulację odbicia i kompresji. Jak to w powietrznym RockShoxie, można go ustawić pod konkretną wagę za sprawą komory powietrznej, której objętość możemy zmienić przy użyciu takich samych tokenów co w Pajku, Yarim i Lyriku. Revelation z osią waży trochę ponad 1900 gram, więc odrobinę więcej niż Pajk, ale za to dużo mniej niż Yari. Uważam, że jest to świetny amortyzator. W jeździe nie wyczuwam żadnej różnicy między nim a Pajkiem Select. Do tego jego cena powinna być dużo niższa niż Pajka. Jeśli nie przeszkadza Ci inna naklejka na amortyzatorze, którą oczywiście możesz zmienić, szukasz czegoś, co dobrze pracuje, jest sztywne, lekkie i nie kosztuje majątku, to polecam właśnie Revela z Chargerem. Dzięki za obejrzenie. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Wam się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć! Thank you.